Się dzisiaj do pana prezydenta z bardzo jasno sformułowanym apelem, abyśmy mogli przełamać impas, który pojawił się w tym zakresie w relacjach polsko-ukraińskich. Musi być przywrócona zgoda na badania, musi być przywrócona zgoda na ekshumację. Sprawiedliwie, to znaczy zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie, tak aby w każdym przypadku upamiętnienie mogło się odbyć w wyniku przeprowadzonych badań. To bardzo ważne. Historia nie powinna wpływać na... Doszliśmy do wniosku, że historia nie powinna wpływać na strategiczny charakter naszych relacji. Należy pamiętać bohaterów, czcić pamięć niewinnych ofiar, ale należy iść do przodu, ponieważ historii nie zmienimy, lecz możemy zmienić dzień dzisiejszy. W historycznych konfliktach między Ukrainą i Polską wygrywa inna strona. Nie Ukraina ani Polska, ale Rosja. Nie Ukraina, nie Polska, a Rosja.